Czy wiesz, że śpiąc tylko 6 godzin dziennie, twój poziom testosteronu jest taki jak 10 lat starszych kolegów? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że poprzez kilka prostych zmian w swoim życiu możesz odwrócić tę sytuację i podnieść poziom tego hormonu do poziomu kolegów młodszych o 15 lat? Czy zdajesz sobie sprawę, że istnieje roślina, która potrafi podnieść poziom tego hormonu o 46%? W dzisiejszym odcinku opowiem o najważniejszych metodach, które pozwolą podnieść Państwu poziom testosteronu we krwi. Przypomnę, że po 26 roku życia mężczyzna każdego roku traci od 1 do 2% stężenia testosteronu. Poziom tego hormonu u mężczyzn w wieku 80 lat stanowi mniej więcej 15% tego, co u 20-latka. Przywołuję tę statystykę po to, by uświadomić każdemu, że cofnięcie zegara biologicznego o 60 lat jest niemożliwe i by nie oczekiwać cudów. Ale każdy, kto zastosuje dzisiejsze rady, faktycznie różnicę zauważy. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. A dzisiejszą listę rozpocznę od snu, gdyż jak się okazuje, to właśnie słaby sen powoduje, że hormonalnie stajemy się w kilka dni już starsi o 10 lat. Jak się okazuje, sen jest bardzo istotny dla stężenia testosteronu w naszym organizmie. Jedna z obserwacji na zdrowych młodych mężczyznach wykazała, że już tygodniowe ograniczenie snu do 5 godzin na dobę obniża poziom tego hormonu o 15%. Te 15% na pierwszy rzut oka wydaje się niewiele. Ale pamiętajmy, że w normalnym procesie starzenia się ciała mężczyzny poziom testosteronu w naszym ustroju spada od 1 do 2% rocznie. Ale gdy zestawimy te 15% w tydzień z 1 czy też 2% w skali roku, to widzimy, że nagle takie zaburzenie snu powoduje, że mają oni poziom testosteronu na poziomie 10 lat starszych kolegów. Dlaczego tak się dzieje, że krótki sen obniża poziom testosteronu w naszej krwi? Ano dlatego, że nierozłącznie ze słabym snem powiązany jest spadek stężenia melatoniny w naszym ciele. Melatonina, przypomnę, jest silnym przeciwutleniaczem, który utrzymuje w dobrej kondycji komórki, które wytwarzają testosteron, czyli komórki Leydiga. I teraz zapewne panowie zastanawiają się, jak długo powinniśmy spać, aby zwiększyć stężenie testosteronu w naszym ciele lub przynajmniej utrzymać go na stałym poziomie. Za taką optymalną ilość snu możemy uznać sen w granicach mniej więcej 7 godzin. A kolejny ważny czynnik, o którym należy pamiętać, to aktywność fizyczna. Śmiało można powiedzieć, że uprawianie sportu to jeden z najskuteczniejszych, naturalnych sposobów na podniesienie poziomu tego hormonu w naszej krwi. Niemniej jednak są tu pewne poważne pułapki. I nie są to tylko moje wymysły, jest to jasny dogmat, który wynika z badań naukowych. W jednym z badań na otyłych mężczyznach zaobserwowano, że w grupie wykonującej ćwiczenia fizyczne 4 godziny tygodniowo poziom testosteronu we krwi był wyższy o 250% w porównaniu do tej grupy, która na aktywność fizyczną poświęcała 2 godziny w tygodniu. 250% wyższy poziom. To naprawdę bardzo dużo. Oczywiście, badanie dotyczyło to mężczyzn otyłych, którzy z reguły mają niższy poziom testosteronu we krwi. W dodatku, tak gwałtowny wzrost jego poziomu pojawia się w okresie początkowym. Natomiast w okresie późniejszym mężczyźni aktywni fizycznie mogą liczyć na trwały wzrost poziomu tego hormonu w granicach 20-25% w porównaniu do swoich rówieśników. 20% wyższy testosteron to około 15 lat wstecz, jeśli mowa o wieku hormonalnym. Ale co ważne, w ramach doprecyzowania dodam, że były to ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, to po pierwsze. Natomiast po drugie, gdybym miał polecić panom tylko jeden rodzaj ćwiczeń na podniesienie poziomu tego hormonu w naszym ciele, na pewno byłby to trening oporowy, czyli taki z użyciem ciężarów, np. sztangi lub też hantli. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że według obserwacji naukowców zapewnia on szybkie oraz najlepsze efekty w krótkim czasie. Zapamiętajmy, im bardziej jesteśmy aktywni, tym na większy wzrost poziomu testosteronu możemy liczyć. Niemniej jednak, tutaj czyha pewna pułapka. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem aktywności fizycznej powinniśmy pamiętać o tym, by adekwatnie więcej jeść, czyli dostarczać odpowiednią ilość kalorii. Ponieważ jeśli będziemy aktywni fizycznie, ale w tym samym czasie będziemy się głodzić, uzyskamy odwrotny efekt, czyli zanotujemy spadek poziomu testosteronu. Dodatkowo pamiętajmy, że preferowanie ćwiczeń tylko i wyłącznie aerobowych, czyli bez ćwiczeń oporowych, również w licznych badaniach powiązane jest ze spadkiem poziomu testosteronu. Czyli mężczyźni, którzy tylko i wyłącznie dużo biegają lub też tylko i wyłącznie dużo jeżdżą na rowerze, mogą kuriozalnie mieć niższy poziom testosteronu niż ci, którzy na przykład ćwiczą z wykorzystaniem ciężarów. Mimo że teoretycznie prowadzą naprawdę zdrowy tryb życia. Tajemnicą tego negatywnego oddziaływania ćwiczeń aerobowych praktykowanych w nadmiarze, bo to jest bardzo ważne, jest tłumienie poziomu testosteronu poprzez kortyzol, czyli hormon stresu, który uwalnia się u osób praktykujących wyłącznie ćwiczenia aerobowe w dużej ilości. A w kolejnym punkcie tylko w skrócie omówię negatywny wpływ alkoholu na poziom testosteronu, bo zapewne wszyscy czekają na tę tajemniczą roślinę, która tak wyraźnie podbija jego poziom. Co do alkoholu, okazuje się, że jego regularne spożywanie powoduje, że ten hormon, w zasadzie jego stężenie, spada jak lawina z górskich zboczy. W jednym z badań zaobserwowano, że stężenie tego hormonu maleje już po 30 minutach od wypicia napoju wyskokowego. W jeszcze innej analizie u zdrowych mężczyzn, którzy każdego dnia spożywali przez 30 dni etanol, czyli alkohol, poziom testosteronu zmalał do typowego alkoholika, czyli o jakieś 30% poniżej normy. Oczywiście, to nie oznacza, że wszyscy nagle musimy stać się abstynentami, ponieważ mówi się, że wszystko jest dla ludzi. Mała lampka wina do kolacji, raz na jakiś czas, nie będzie dla nikogo problemem. Natomiast my zostawmy teraz temat używek i przyjrzyjmy się temu, co może dać nam określona suplementacja, bo tutaj kryje się wiele ciekawych informacji. Zatem, po jakie preparaty warto sięgać, żeby poprawić poziom testosteronu w naszej krwi? W pierwszej kolejności wspomnę o witaminie D. W jednym z badań u mężczyzn, którzy przez rok suplementowali witaminę D w dawce nieco ponad 3000 jednostek międzynarodowych dziennie, poziom testosteronu wzrósł o około 25%. Ale od razu zaznaczę, że nie jest to jedyna substancja, która wpływa na stężenie tego hormonu w naszym ustroju, ponieważ w świecie nauki zdolność tę przypisano również takim związkom jak cynk, wapń, magnez oraz witamina E. Idźmy dalej. Kolejnym krokiem, który pomoże nam podnieść poziom tego hormonu, jest redukcja stresu. Wiele badań naukowych wskazuje, że im wyższy kortyzol, czyli hormon stresu w naszym organizmie, tym bardziej testosteron dostaje po głowie i zmniejsza się jego stężenie. Dlatego zrób wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć ilość stresu w swoim życiu. A ja obiecałem, że pojawią się dzisiaj również w zestawieniu rośliny, które wyjątkowo dobrze podnoszą stężenie testosteronu w naszym ciele. Pierwszą z nich jest kozieradka. Jest to najlepiej przebadany surowiec roślinny o najlepiej udowodnionym pozytywnym działaniu na testosteron. Dysponujemy niezliczoną ilością badań, które za każdym razem potwierdzają to samo, że roślina ta w niektórych przypadkach jest w stanie podnieść poziom tego hormonu prawie o 50%. Spójrzmy na jedno z nich. W badaniu z 2017 roku możemy przeczytać, że ekstrakt z kozieradki podniósł o 46% poziom testosteronu, a w grupie badanej u 85% mężczyzn zauważono także poprawę jakości plemników. U osób tych poprawił się także nastrój,
parametry układu sercowo-naczyniowego oraz libido. Przypomnę, że taką standardową dawką kozieradki dziennie, aby uzyskać ten efekt, jest dawka od 500 do 600 mg czystego ekstraktu kozieradki na dobę. A jeśli mowa o roślinach, to istnieją jeszcze dwie bardzo ważne rośliny, które podnoszą poziom tego hormonu w naszej krwi. Po pierwsze, jest to olejek arganowy, a po drugie, oliwa z oliwek. W badaniu z 2013 roku czytamy, że zarówno olejek arganowy oraz oliwa z oliwek podnoszą poziom testosteronu prawie o 20%. Prócz tego, co jest bardzo ważne, podniósł się także poziom hormonu luteinizującego. No i teraz odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie. Mianowicie, po co nam to wszystko? Po co jest walczyć o wyższy poziom tego hormonu we krwi, czyli jakie efekty zdrowotne uzyskamy, jeśli podniesiemy poziom testosteronu w naszym organizmie? Otóż badania naukowe dostarczają nam informacji, że testosteron w tych odpowiednich fizjologicznych ilościach zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Prócz tego zwiększa gęstość mineralną kości, a także poprawia funkcje seksualne. Okazuje się również, że działa on niczym naturalny środek przeciwbólowy oraz sprzyja tworzeniu się czerwonych krwinek oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu żelaza we krwi. Ale to nie wszystko. Ułatwia, jeśli tak możemy powiedzieć, spalanie tkanki tłuszczowej, zmniejsza ryzyko pojawienia się insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. O wpływie testosteronu na nasze zdrowie fizyczne mógłbym mówić jeszcze długo, ale chciałbym opowiedzieć Państwu także o jego wpływie na nasze zachowanie. Otóż okazuje się, że od poziomu testosteronu zależy również to, w jaki sposób się zachowujemy i jak reagujemy na różne sytuacje. I dotyczy to na przykład naszej skłonności do podejmowania ryzyka. Czyli im bardziej testosteron w naszym organizmie wzrasta, tym bardziej jesteśmy skłonni do podejmowania ryzykownych działań. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie nie jest niczym zaskakującym. Po prostu hamuje on aktywność tych struktur w naszym mózgu, które sprawiają, że odczuwamy strach. Co więcej, testosteron sprawia, że stajemy się bardziej agresywni, ponieważ, jak mówi nauka, zmniejsza on aktywność obwodów nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę impulsów i samoregulację. Jednak o prawdziwej agresji możemy mówić wtedy, gdy podajemy testosteron zewnętrznie za pomocą igieł i strzykawek w ilościach, które nie występują naturalnie w organizmie. A jeśli ktokolwiek z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytanie, to na pytania odpowiadam na prywatnej grupie na Facebooku. Przypomnę, grupa zawsze była, jest i będzie darmowa. Link do zapisu znajduje się w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.